Szanowni Państwo, witam na kanale 63421 w kolejnym odcinku programu Tak Nie Powinno Być. Serdecznie Państwu dziękuję za to, że Państwo oglądacie te materiały. Zachęcam do tego, żeby zasubskrybować kanał. Chciałbym znowu jakąś granicę subskrypcji osiągnąć. Ta najbliższa to wydaje się 150, to myślę, że jest i tak mało, ponieważ no, fanpage kanału 63421 ma 250, także super by było, gdyby wszystkie osoby, które zalajkowały fanpage, również zasubskrybowały kanał w dniu dzisiejszym. A może jeszcze powiem o tym, że zachęcam oczywiście do tego, żeby wysyłać na maila, którego podaję, sprawy, które według Państwa warto byłoby w programie poruszyć, czyli jakieś takie problemy, rzeczy, których nie powinno być, albo które powinny się zmienić. W dniu dzisiejszym, dzisiejszy odcinek jest, tak można powiedzieć, w dużej mierze przypadkowy, ponieważ zasygnalizowano mi już tą sprawę wcześniej. Pamiętam też, że poruszyłem ten temat w pierwszym odcinku programu ze sztuką w tle, czyli tego pierwszego programu, który trwał do wakacji, a który też powróci. A dzisiaj zupełnie przypadkowo włączyłem sesję Rady Gminy i tam właśnie akurat trafiłem na ten temat, temat związany z nazewnictwem ulic w naszej gminie. Także szanowni Państwo, nie przedłużam dłużej, zapraszam. Szanowni Państwo, nie wiem, czy według Państwa tak powinno być, czy tak nie powinno być, ale mnie zastanawia, w jaki sposób wybierane są nazwy ulic w naszej gminie. Mam tu na myśli głównie te mniejsze miejscowości. Dzisiaj podczas sesji Rady Gminy właśnie takie głosowanie było, które dotyczyło no, właśnie nadania nazwy nowej ulicy, która powstała w Jankowie Przygodzkim. No i najpierw zebrała się komisja w składzie 6 osób, oni tam uzgodnili, zagłosowali wszyscy jednomyślnie. No i później było głosowanie, to znaczy dzisiaj było głosowanie właśnie na sesji Rady Gminy i podczas tej sesji 14 radnych no, zagłosowało za właśnie tą nową nazwą. No i Janków Przygodzki od dzisiaj ma ulicę, która nazywa się ulica Nowa. Tak zastanawiam się, jakby według jakiego klucza te ulice są nadawane. No bo ja rozumiem, jeżeli mamy na przykład ulicę Kasztanową, czy nadajemy nazwę ulicy Kasztanowa. No i rzeczywiście gdzieś tam są te kasztany, rosną sobie kasztanowce, no to rzeczywiście ma to jakiś sens. Ale no jeżeli tutaj w tym wypadku ta ulica dostała nazwę Nowa, ponieważ no jest to nowa ulica, no to kolejna ulica mogłaby się nazywać Nowsza, a kolejna jeszcze bardziej nowa, kolejna nowsza od nowej i tak dalej. I tak sobie myślę, dlaczego my nie upamiętniamy nawet właśnie w małych miejscowościach osób, które miały w przeszłości wielki wpływ w zasadzie na każdą sferę życia, bo przecież mamy tylu wspaniałych naukowców, tylu wspaniałych artystów, tylu wspaniałych wojskowych, tylu przywódców, również duchownych. Dlaczego po prostu my jakby nie oddajemy im jakiegoś takiego hołdu poprzez właśnie nazwę ulicy, bo wydaje się, że nazwa ulicy to jest ta taka forma najprostsza, ale moim zdaniem wystarczająca. Janków Przygodzki, ulica Wierzbowa, piękna ulica, świeżo co kostka pewnie położona. No i jak szanowni Państwo widzicie, piękna aleja Wierzbowa. Bardzo ładnie te wierzby wyglądają. No i nazwa ulicy jak najbardziej pasuje do tego, co widzimy. Ja na przykład przez większość, może nie przez większość, ale przez sporą część swojego życia mieszkałem na ulicy Zamenhofa. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, kto to był Zamenhof, ale
powiem tylko jedno, że był 8 razy nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. I w tym momencie jakby nadawanie ulicom nazw zupełnie jakichś takich niemrawych, no jest według mnie słabe. Ja tak sobie pomyślałem też, że jeżeli taka komisja debatuje nad tym, jaką nazwę danej ulicy nadać, to jest to jakieś takie bardzo, takie jakieś bezrefleksyjne. Ja jestem nawet ciekaw, jak to się odbywa.